W tej części wykładu pokażę Państwu, jak będziemy badać krzywe drugiego stopnia. Rozpatrzmy równanie drugiego stopnia dla dwóch zmiennych x oraz y w następującej postaci. Ax kwadrat plus 2bx y plus cy kwadrat plus 2dy plus 2, przepraszam, plus 2dx plus 2ey plus f równa się 0. Z założeniem, że a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat jest większy od 0. No tak jak przedtem sobie zakładaliśmy, chcemy, żeby ta część kwadratowa, czyli jakby no nie zniknęła, tak? Jeżeli a, b i c wszystkie będą 0 w tym samym momencie, znaczy po prostu będą równe 0, no to zostanie nam część liniowa, no a część liniowa opisuje jakąś prostą na płaszczyźnie. Więc my chcemy mieć krzywą drugiego stopnia. Mówiliśmy sobie, że takie równanie dla dowolnych stałych a, b, c, d, e i f niekoniecznie musi nam opisywać krzywą drugiego stopnia, no ale my będziemy sobie patrzyli, kiedy takie równanie będzie opisywało jedną z krzywych stożkowych. Stosując obrót oraz przesunięcie, można sprowadzić równanie do postaci kanonicznej, opisując okrąg, elipsę, hiperbolę lub parabolę. No jeżeli się oczywiście tak da, no bo być może się okaże, że to będzie na przykład zbiór pusty albo punkt. Ale będziemy używali takich przekształceń jak obrót i przesunięcie, żeby to równanie sprowadzić do postaci kanonicznej opisanej w poprzednich częściach, tak, żeby dostać okrąg, elipsę, hiperbolę lub parabolę. Popatrzmy na definicję. Obrót układów współrzędnych o kąt alfa. Rozpatrzmy dwa układy współrzędnych. Pierwszy o x, y oraz drugi o x prim, y prim, który powstaje z układu o x, y przez obrót o kąt alfa. Pomiędzy współrzędnymi punktów w obu układach zachodzi następująca relacja. X jest równe x prim cosinus alfa minus y prim sinus alfa, a y jest równe x prim sinus alfa plus y prim cosinus alfa. Lub zapisując powyższe za pomocą mnożenia macierzy, można zapisać, że taki wektor współrzędnych x, y przechodzi na, przepraszam, otrzymujemy przez przemnożenie takiej macierzy cosinus alfa minus sinus alfa cosinus alfa przez współrzędne punktu w tym układzie o x prim y prim, tak? Czyli bierzemy sobie x prim, tutaj wektor o współrzędnych x prim y prim. No i przez takie mnożenie macierzy otrzymujemy wektor x, y. Więc zobaczcie, będziemy mieli przekształcenie płaszczyzny, które będzie obrotem o kąt alfa. Stosując zamianę zmiennych do równania postaci ax kwadrat plus 2bxy plus cy kwadrat plus 2dx plus 2ey plus f równa się 0, czyli do naszego równania drugiego stopnia, i po uporządkowaniu wyrazów otrzymamy równanie tego samego typu. No w postaci, zobaczcie drodzy Państwo, ax prim kwadrat plus 2b x prim y prim plus c y prim kwadrat plus 2d x prim plus 2e y prim plus f. Czyli otrzymamy równanie dla zmiennych, dla współrzędnych x prim y prim, które będzie dokładnie w takiej samej postaci jak to wyjściowe równanie, a między stałymi będą zachodziły następujące związki. Mianowicie stała wielkie A w tym nowym równaniu, no to będzie A cosinus kwadrat alfa plus 2B cosinus alfa sinus alfa plus C sinus kwadrat alfa. B będzie równe, wielkie B będzie równe B razy cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa minus A odjąć C razy cosinus alfa sinus alfa. C będzie równe a kwadrat sinus, przepraszam, a sinus kwadrat alfa minus 2b cosinus alfa sinus alfa plus c cosinus kwadrat alfa. No i d to będzie d cosinus alfa plus e sinus alfa, e to będzie e cosinus alfa minus d sinus alfa i wielkie f będzie równe małe f, ten wyraz wolny nie ulegnie zmianie. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że poprzez obrót, ja zaraz wyjaśnię, do czego nam ten obrót będzie potrzebny, dostajemy równanie bardzo podobne. Twierdzenie. Następujące trzy funkcje współczynników równania pozostają niezmienne przy obrocie współrzędnych. Po pierwsze, suma współczynników przy kwadratach, tak? A plus C, to się nie zmieni. Wyznacznik zwany wyróżnikiem formy kwadratowej, taki wyróżnik mały, taki wyznacznik ze współczynników A, zobaczcie, mamy taką macierz A, B, B, C, tak? Czyli tutaj to B jest poza przekątną, a A i C leżą na przekątnych i to będzie niezmiennik.
a także wyznacznik, wyróżnik duży, wyróżnik równania i bierzemy sobie taką macierz stopnia kwadratową stopnia 3, ona będzie macierzą symetryczną, czyli będziemy mieli, zobaczcie, jakby ACF na przekątnej i tu będzie ta część, ten wyróżnik mały, tak, A, B, B, C. Teraz będziemy mieli D i E poza przekątną jeszcze i F, ten wyraz wolny na przekątnej. Więc te trzy rzeczy pozostaną niezmienione. Teraz popatrzmy. Udowodnimy sobie, że A plus C jest równe dokładnie A plus C małe, tak? No to zacznijmy sobie to rozpisywać. Przypomnijmy sobie, ile było A, wielkie A i wielkie C. No to tak, to wielkie A to było A razy, i tutaj mieliśmy kosinus kwadrat alfa, dodać 2B kosinus alfa sinus alfa, no plus C sinus kwadrat alfa. Z kolei wielkie C, no to było, czyli to jest ten wielki plus, drodzy Państwo, to jest ten plus, który jest tutaj, no to było tak, A sinus kwadrat alfa minus 2b kosinus alfa sinus alfa, no i plus c kosinus kwadrat alfa. No to popatrzmy, 2b kosinus alfa sinus alfa, no to jest dokładnie taki sam wyraz, tylko ze zmienionym znakiem, więc co nam się skasuje? I teraz w tym wyrazie i w tym wyrazie mamy a, więc możemy sobie a wyciągnąć przed nawias i dostanę kosinus kwadrat alfa w plus sinus kwadrat alfa w nawiasie. No i podobną operację mogę wykonać z C, też sobie wyciągniemy C przed nawias i będziemy mieli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. No a kosinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa to jest znana i lubiana tożsamość trygonometryczna. Suma tych kwadratów, tych funkcji dla tego samego kąta jest równa 1, więc dostaniemy A plus C. Widzą Państwo, że to będzie dokładnie to samo. Czyli jeśli jakby przekształcimy sobie naszą płaszczyznę przez obrót, to równanie kwadratowe ulegnie zmianie, ale suma A i C, czyli tych współczynników stojących przy x kwadrat i y kwadrat, się nie zmieni. Podobnie możemy udowodnić, że ten wyróżnik mały i wyróżnik wielki, zwany też dużym, też nie ulegną zmianie, ale no, tego już nie będę rozpisywał. To dowód jest bardzo podobny. Patrzmy w takim razie na następującą uwagę. Niech będzie dane równanie w postaci ax kwadrat plus 2bxy plus cy kwadrat plus 2dx 2ey plus f równa się 0. Za pomocą obrotu układu zmiennych można pozbyć się zrównania współczynnika stojącego przy wyrazie xy. Zobaczcie, drodzy Państwo, można się pozbyć tego współczynnika. Następnie przez przesunięcie środka układu można pozbyć się współczynników d i E. Więc jak najpierw pozbywamy się tego współczynnika, potem pozbywamy się tych współczynników D i E, czyli jakby znikają nam te wyrazy 2DX, 2EY, czyli zobaczcie, zostaną nam jakieś kwadraty X i Y oraz wyraz wolny. No ewentualnie, jeżeli będzie równanie paraboli, no to jeden z tych kwadratów, no i wtedy będzie zależny tam od części liniowej drugiej zmiennej, tak? Wtedy będzie parabola, tak jak sobie o tym mówiliśmy. No dobra, no to popatrzmy w takim razie, jak to można dokonać. Zrobimy sobie przykład. Za pomocą obrotu i przesunięcia określmy rodzaj krzywej opisanej równaniem x minus 2y do kwadratu plus 3x kwadrat minus 6 równa się 0. No to przekształćmy sobie najpierw tą krzywą, mianowicie zobaczcie, użyjmy tutaj wzoru na różnicę kwadratów, będziemy mieli tak, x kwadrat minus podwojony iloczyn, czyli 4xy plus 4y kwadrat plus 3x kwadrat minus 6 równa się 0. No czyli mamy takie równanie, 4x kwadrat minus 4xy plus 4y kwadrat plus, przepraszam, nie plus, tylko minus 6 równa się 0. No tu chyba nie będziemy stosowali przesunięcia, drodzy Państwo, no bo nie ma tej części liniowej współczynnik razy x plus współczynnik razy y. Więc tylko teraz użyjemy obrotu, żeby pozbyć się tego współczynnika, stojącego przy x, y. Czyli zobaczcie, nasze a
przepraszam, nasze małe a to jest 4, b to jest minus 2, bo przypominam, że tu miało być 2bxy, no i c to też jest 4, no a ten wyraz f jest równy minus 6. No i jak pozbyć się tego współczynnika b? No my byśmy chcieli, żeby b nasze, to nowe b po przekształceniu było równe 0. Przypomnę, że b to było równe, popatrzmy, b było równe b razy kosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa, odjąć, i tu było a minus c razy sinus alfa kosinus alfa. Być może tutaj sinus i kosinus był w odwrotnej kolejności. No i my byśmy chcieli, żeby to nowe b było równe 0. No to zobaczcie, drodzy Państwo, jak sobie wstawimy, no to będę miał tak, minus 2 kosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa, odjąć, a i b są takie same, czyli po prostu dojdzie tutaj 0. To jest cały czas to wielkie b. No więc jakby ta równość daje nam podpowiedź, jakie musi być alfa, o jaki kąt alfa mamy obrócić, żeby nowy współczynnik b był równy 0. No to my byśmy chcieli, zobaczcie, żeby kosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa był równy 0. No to jak Państwo może znają tożsamości trygonometryczne, to jest kosinus 2 alfa równy 0, bo tak się ta tożsamość trygonometryczna kosinus kwadrat minus sinus kwadrat tego samego kąta upraszcza. Czyli dla jakiego kąta kosinus jest równy 0? No to on jest równy 0 dla kąta 2 alfa równego 90 stopni, pi drugich. Czyli alfa musi być równy pi czwartych, 45 stopni. No to zobaczcie, drodzy Państwo, no to my będziemy stosowali w takim razie takie przekształcenie, że x to miał być, popatrzcie, miał być x prim kosinus alfa, no to napiszmy sobie, dobra, napiszę kosinus alfa minus y prim sinus alfa, no a y miał być x prim sinus alfa plus y prim kosinus alfa, ale może tutaj na górze napiszemy kosinus pi czwartych, to jest pierwiastek z 2 przez 2, albo może 1 przez pierwiastek z 2, zaraz zobaczymy, która będzie dla nas wygodniejsza postać. I sinus pi czwartych, 45 stopni inaczej, to też jest pierwiastek z 2 przez 2, lub 1 przez pierwiastek z 2. Czyli popatrzcie, drodzy Państwo, no to jeżeli w takim razie weźmiemy, napiszemy, że x to ma być pierwiastek z 2 przez 2, x prim minus y prim, a y to ma być pierwiastek z 2 przez 2 x prim plus y prim, no to my jesteśmy w stanie, podstawiając to do naszego, no może do tego równania, sprowadzić do postaci kanonicznej. No to zobaczmy, co się wydarzy. Będę miał tak, 4 razy x do kwadratu, czyli no pierwiastek z 2, napiszmy pierwiastek z 2 przez 2 do kwadratu i tu będę miał x prim minus y prim do kwadratu. Odjąć 4, pierwiastek z 2 przez 2 x prim minus y prim, to jest x, razy y, czyli pierwiastek z 2 przez 2 x prim plus y prim. No i jeszcze plus 4 y do kwadratu, czyli pierwiastek z 2 przez 2 do kwadratu razy x prim plus y prim do kwadratu minus 6 równa się 0. Ok, no to używamy wzoru skróconego mnożenia. Moglibyśmy to już przyspieszyć, że ta część zniknie, ale dobra, użyjmy tych wzorów skróconego mnożenia. Pierwiastek z 2 przez 2 do kwadratu to jest 1 druga. Więc zobaczcie, wszystko to to będzie równe 2. Tutaj tak samo ta część będzie równa 2, no i tutaj to też będzie równe 2. Czyli będę miał tak, 2 razy x prim kwadrat minus 4x prim y prim plus 2y prim kwadrat minus. Teraz będę miał tak, 2 i w nawiasie x prim kwadrat minus y prim kwadrat. No i podobne wyrazy będą tutaj, plus 2x prim kwadrat plus 4x prim y prim plus 2y prim kwadrat minus 6 jest równe 0.
No i popatrzmy, co nam się skróci. Skróci nam się na pewno 4x prim y prim i tutaj 4x prim y prim. I teraz policzmy kwadraty. Będę miał tak, 2x prim kwadrat, tu będzie minus 2x prim kwadrat i 2x prim kwadrat. Czyli będę miał 2x prim kwadrat. Teraz 2y prim plus 2y prim to jest, drodzy Państwo, 4. I z tego jeszcze 2y prim, czyli będzie plus 6y prim kwadrat równa się 6. Podzielimy to stronami przez 6 i zobaczcie, będę miał x prim kwadrat przez 3 dodać y prim kwadrat przez 1 równa się 1. No i tutaj, drodzy Państwo, to jest równanie elipsy. Tak? Widzą Państwo, że mamy równanie elipsy. A jest równy pierwiastek z 3, B jest równy 1. Tak? Czyli podsumowując, nasza krzywa po dokonaniu obrotu o kąt 45 stopni okazała się być równaniem, znaczy okazała się być elipsą. Tak? To równanie opisuje elipsę, która jest obrócona względem osi układu o kąt 45 stopni. Popatrzmy na następujące twierdzenie. Znów rozpatrzmy równanie kwadratowe dla dwóch zmiennych x i y w tej samej postaci co poprzednio. Typy krzywych opisanych równaniami drugiego stopnia można sklasyfikować następująco. Jeżeli ten wyróżnik mały, ten przypominam, że wyróżnik mały to był taki wyznacznik a, b, b, c. Tak? Jeżeli ten wyróżnik mały jest większy od zera, no to dostajemy elipsę, gdy A i W mają przeciwny znak. Czyli tutaj W to był wyróżnik mały, W to był wyróżnik taki duży, przypomnę, było A, B, tu było D, tu było B, C, E, tu było D, tu było E, a tu było F. Ok, to jest ten wyróżnik duży. No więc jeżeli teraz ten wyróżnik duży i A mają przeciwny znak, a W jest większy od zera, to dostajemy elipsę. Zbiór pusty, gdy A i W mają ten sam znak, a punkt, gdy W jest równy 0, tak? Czyli gdy ten wyróżnik duży jest równy 0. Czyli to równanie, tak jak mówiliśmy, niekoniecznie musi opisywać krzywą, może to być punkt albo nawet zbiór pusty. Jeżeli ten wyróżnik mały jest mniejszy niż 0, no to dostajemy hiperbolę, gdy wyróżnik duży jest różny od zera. No i dwie proste, gdy wyróżnik duży jest równy 0. Takie dwie proste przecinające się. Dalej, gdy wyróżnik mały jest równy 0, no to dostajemy parabolę, gdy wyróżnik duży jest różny od zera. No dla wyróżnika dużego równego 0, no to w zależności od pozostałych współczynników możemy dostać dwie proste, jedną prostą lub zbiór pusty. Czyli teraz, drodzy Państwo, omówmy sobie przykład. Zbadaj typ krzywej opisanej równaniem. I to równanie jest znowu podobnej postaci jak to, które rozpatrywaliśmy, no tylko teraz będziemy mieli troszkę inne współczynniki. Znów zaczniemy, drodzy Państwo, od pozbycia się tego kwadratu, czyli od wymnożenia tego nawiasu. Będzie x kwadrat plus 4xy plus 4y kwadrat minus 3y kwadrat minus 8 równa się 0. Czyli zobaczcie, będę miał tak, minus 2 x kwadrat plus 4xy plus 4y kwadrat minus 8 równa się 0. Więc jakie mamy współczynniki? Współczynnik a jest równy minus 2. Współczynnik tam b to jest połowa tego współczynnika stojącego przy xy, czyli jest równy 2. Współczynnik c jest równy 4. Współczynnik d jest 0, ale ten współczynnik e też jest 0. I współczynnik f jest równy minus 8. Czyli tak, a plus c, no to zobaczcie, drodzy Państwo, no to jest ten jeden wyróżnik, ale on nas tutaj na razie nie urządza, bo to jest po prostu 2, tak, po pierwsze. Ale policzmy sobie teraz ten wyróżnik mały. Wyróżnik mały to jest tak, wyznacznik takiej macierzy. Minus 2, 2, 2, 4. No i teraz co? No teraz liczymy ten wyznacznik. No to jest minus 2 razy 4, odjąć 2 razy 2. Zatem to jest minus 8, minus 4, minus 12. No i teraz
Zobaczcie, w zależności od tego, czy ten wyróżnik mały był dodatni, to mogła wyjść elipsa, gdy był ujemny, to mogła wyjść hiperbola, no gdy był równy 0, no to mogła wyjść parabola. No on jest mniejszy od 0, więc jest szansa, że nasze równanie opisuje hiperbolę. No to policzmy wyznacznik duży, no to będzie taki wyznacznik, minus, wyróżnik duży, przepraszam, minus 2, 2, 2, 4. Tutaj szczęśliwie będą 0, bo te współczynniki e i d są 0, a f jest równy minus 8. No to wyznacznik, rozwijając sobie na przykład względem trzeciej kolumny ten wyznacznik, no to dostaniemy, że to jest minus 8 razy wyznacznik macierzy minus 2, 2, 2, 4. Tutaj stosuję rozwinięcie Laplace'a dla trzeciej kolumny. No czyli dostaniemy, zobaczcie drodzy Państwo, minus 8 razy minus 12, bo ten wyznacznik mały policzyliśmy już wcześniej. No minus 8 razy 12 to jest 96. On jest różny od 0, no więc zatem nasza krzywa opisana tym równaniem, czyli krzywa to hiperbola. Hiperbola. Czyli podsumowując, nie musimy próbować dokonywać obrotów i sprowadzać równania do tej postaci kanonicznej, żeby rozeznać się, z jaką krzywą mamy do czynienia. Wystarczy sprawdzić te niezmienniki przekształceń, przesunięć i obrotów, czyli patrzeć sobie na tą klasyfikację z przedniego twierdzenia. Już to pozwala nam określić, czy mamy do czynienia z krzywą, która jest elipsą lub w szczególnym przypadku okręgiem, hiperbolą lub parabolą.